Narodowy Bank Polski spodziewa się ponownego wzrostu płac realnych w drugiej połowie bieżącego roku. Prezes, profesor Adam Glapiński, mówi, że szybko przekroczony zostanie najwyższy do tej pory poziom z roku 2022. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykluczyłby wobec obecnej sytuacji ekonomicznej można było używać określenia drużyzna. Przekonywał, że pojęcie to wskazuje nie tylko na wysokie ceny, ale też problemy z zakupem podstawowych dóbr. W jego ocenie takiego scenariusza nie ma. Jest wysoka inflacja, ale wciąż musi być zestawiana ze wzrostem wynagrodzeń. I choć tutaj za te same pieniądze możemy nabyć mniej, to według profesora Adama Łapińskiego nie mamy do czynienia z czarnym scenariuszem. Płace realne, te obniżone w tej chwili, to one zeszły do poziomu połowy mniej więcej 2021. Czy w połowie 2021 to była jakaś straszna drożyzna i, i nędza, i ludzie pod mostami ogryzali jakieś. Łupiny od ziemniaków. Prezes Narodowego Banku Polskiego wskazywał, że poza Węgrami i Bułgarią wszystkie kraje unijne odnotowują spadek realnych płac. Polska, jak mówił na tle Europy, znajduje się w lepszej sytuacji od większości państw. Mniej więcej od teraz, w drugiej połowie roku, te płace realne według wszelkich danych na niebie i ziemi będą rosły z powrotem. One bardzo stosunkowo szybko przekroczą najwyższy poziom z 2022 roku. Polska według profesora Adama Glepińskiego wróci na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego, nie ma też problemu z bezrobociem. Jest pełne zatrudnienia, rynek pracy potrafił jeszcze zmieścić kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy zostali w Polsce i tutaj już szukają zarobku.